Poranek Radia Tok FM. Prawie 8 minut po godzinie 7. Łukasz Gras, witam Państwa w poniedziałek, 25 lipca 2011 roku. Dzień praktycznie w medialnych komentarzach, taki jak od piątku, jeszcze pewnie długo będzie. Dzisiaj poranek Radia Tok FM nieco nietypowy, bez przeglądu prasy. Być może w godzinie publicystów wrócimy do pierwszych tytułów z pierwszych stron gazet, ale zaczniemy od tego, co stało się w Norwegii. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest pani profesor Monika Płatek, karniska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor wykładała na Wydziale Kryminologii na Uniwersytecie w Oslo. Postdoc, czyli rzeczywiście tak. Można powiedzieć, że miałam przyjemność również uczenia się, ale przede wszystkim byłam tam wykładowczynią. No i jak mało kto zna pani w Polsce prawo skandynawskie i o tym też my porozmawiamy. Też to nie jest do końca prawdziwe. Ja znam rzeczywiście świetnie prawo karne, wykonawcze i prawo karne, ale nie jest trudno zapoznać się z prawem norweskim, jeżeli się zna podstawy, z tego powodu, że to jest wszystko w internecie i po norwesku, i po niemiecku, i po angielsku. No to zacznijmy w takim razie z wysokiego C, jeżeli chodzi o to zapoznanie się, bo mam wrażenie, że nie wszyscy od kilku dni zapoznali się z tym prawem. Jak czytam, że 21 lat grozi Norwegowi, który zabił do tej pory ustalone 93 osoby. To co pani myśli, że... W 1981 roku Norwegowie rezygnują z dożywocia i zamieniają to na najdłuższą karę do 21 lat pozbawienia wolności. Ale cały czas we wszystkich państwach skandynawskich istnieje coś, co się nazywa forwaring. To jest środek zabezpieczający, który akurat w Norwegii może być właśnie orzeczony wobec osoby, która popełniła przestępstwo, poważne przestępstwo przeciwko życiu. I nawet nie jest konieczne w tym przypadku orzeczenie, że człowiek był niesprawny umysłowo. I może to być orzeczone jako kara, znaczy może być orzeczona wobec niego kara, a po karze może być również zastosowany ten środek, czyli środek zabezpieczający, bezterminowy. Tyle tylko, że z wymogiem tego, aby sąd co jakiś czas sprawdzał, czy człowiek powinien nadal być pozbawiony wolności, czy nie. Więc do wszystkich osób, które tak strasznie krzyczą, że to jest krótko, te 21 lat pozbawienia wolności, to ja po pierwsze chcę powiedzieć, że to jest bardzo długo. Po drugie, my w tej chwili działamy na emocjach i całkiem zrozumiałych. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne dla nas i dla Norwegów, my się zajmujemy tylko tym człowiekiem. Norwegowie w pierwszej kolejności zajmują się rodzinami, ofiarami, tym, żeby pomóc ludziom, którzy są poszkodowani. I proszę spojrzeć na statystyki również skandynawskie. Tam jest bardzo niewiele zabójstw. To jest około 14 do 30 rocznie. Czyli oni, w Polsce też jest bardzo niewiele zabójstw, ale my mamy około 3 do 4 razy więcej zabójstw niż Skandynawowie. Czyli Skandynawowie swoją polityką karną wygrywają w ten sposób, że u nich przestępczość spada wszędzie, u nas również, ale u nich drastycznie spada przestępczość. I oczywiście przestępczość, która dotyka młodych ludzi, była szczególnie niewielka. No teraz te statystyki się zmienią ze względu na ten jeden przypadek. Ale naprawdę, dużo ważniejsze jest to, żeby... Jeżeli byśmy zaczęli zmieniać prawo pod wpływem tego przypadku, to ten zabójca by wygrał, bo właśnie doprowadziłby do tego, o co mu chodziło. Kary śmierci, bo myślimy o karze śmierci. Przecież pani doskonale wie, co się dzieje w internecie. Kiedy ja czytam te komentarze pod wpisami, to... Ja tego się staram nie czytać, ale czytam i słyszę pełne nienawiści odruchy. I to jest zrozumiałe. Natomiast równie zrozumiałe jest po stronie norweskiej próba zrozumienia, gdzie żeśmy popełnili błąd. Gdzie się to zaczęło? Dlaczego? Oni mówią my. Dlatego, że rzeczywiście to jest tak. Jeżeli w naszym kraju ludzie popełniają przestępstwa, jeżeli dopuszczają się tak okrutnych przestępstw i jeżeli nie są chorzy psychicznie, to znaczy, że my swoimi działaniami żeśmy do tego doprowadzili. Co nie znaczy, że mamy się bić w piersi i brać na siebie odpowiedzialność całą, ale jeżeli do pewnego stopnia uwzględnimy, że to są również nasze działania, to po pierwsze mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Po drugie możemy się zastanowić, w którym momencie, która polityka nie zadziałała tak jak trzeba i wreszcie to nam daje szansę, żeby temu zapobiegać. Proszę zauważyć, że jeżeli jest prawdą, że ten człowiek mówi o tym, że próbował robić coś więcej, to bardzo ważne jest nie tylko zastanawiać się, jaką mu karę dać, ale po pierwsze poszukać, co rzeczywiście jeszcze mógł zrobić i jak temu zapobiegać. Ale pani profesor, to nie jest normalna, mnie się wydaje to normalną reakcją, taką pierwszą, oczywiście bazującą na emocjach trochę, tak? Ale jeżeli ja słyszę, że ktoś metodycznie zabijał 93 osoby,
no to pierwsza myśl jest taka, do końca życia w więzieniu. I prawdopodobnie w jego przypadku z tym będziemy mieli do czynienia. On będzie, jeżeli nie w więzieniu, to prawdopodobnie do końca życia będzie dozorowany. Nie będzie miał możliwości szkodzenia, bo to jest przede wszystkim to, o co chodzi, prawda? Czyli to nie jest tak, że Norwegowie pogłaszczą go po głowie i powiedzą, biedny chłopczyku, idź sobie. To się nie stanie. Co się stanie? Poczekamy na wyrok sądu, poczekamy na sprawę w sądzie i nie będziemy uprzedzać tego, co będą robić Norwegowie, ponieważ oni mają całość dokumentacji, oni mają, będą mogli zebrać całą wiedzę. Natomiast to są rozsądni ludzie i mają w swoim prawie środki, które umożliwiają im zabezpieczyć się przed tym, żeby jeżeli ten człowiek zostanie uznany za niebezpiecznego, również po odbyciu kary, zastosować ten środek, o którym mówię, środek zabezpieczający forwarding. A dzisiaj ten Norweg stanie przed sądem i złoży pierwsze wyjaśnienia. Na czym polega ten etap Takie sprawy? Takie wstępne przesłuchanie, żeby ocenić, co dalej się z nim będzie działo, prawda? Czy ma być w areszcie, czy nie? I oczywiście wszyscy domyślamy się, że decyzja będzie, że zostanie zamknięty. Natomiast to, że my się domyślamy, nie zwalnia nas z konieczności przestrzegania procedur. Bo tylko dzięki temu, że te procedury są przestrzegane, możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z państwem prawa. Nie możemy zmieniać procedur dla wyjątków, które oceniamy w sposób dla nas jednoznaczny, że to jest straszne, co się stało, wiemy, kto to zrobił, wiemy, jak to się stało. Natomiast nawet jeżeli w tym przypadku rzeczywiście najprawdopodobniej to się wszystko potwierdzi, nie mamy prawa łamać prawa. A kiedy nie zmieniać prawa, pani profesor, jak nie właśnie w takich przypadkach, kiedy, bo co nam da prawo zmienić prawo? Jak nie takie przypadki właśnie? Oddaje pan pola wtedy rzeczywiście przestępcom i oddaje pan pola ludziom chorym. Mhm. Dlatego, że jeżeli jeden przypadek miałby zmienić to, co się w Norwegii dzieje od XI wieku, ja badałam... Ja chciałam zbadać, dlaczego Norwegowie mają tak inną skalę przestępstw, inną skalę kar i inaczej myślą o przestępstwach niż niektóre państwa. Oczywiście największe doświadczenie miałam z Polski. I jeżeli się przyjrzeć temu, co się nazywa demokratyzacją systemu, to właśnie polega to na tym, że zarówno bardzo bogaci, jak i bardzo biedni, jak i średnio biedni, mniej więcej żyją w tych samych warunkach. I teraz te warunki są wypracowane przez system, przez bardzo długi okres czasu. I niekiedy zachodzi potrzeba zmian. I ja myślę, że naprawdę Skandynawowie dojdą do wniosku, że jeden z błędów, który popełnili, zaczął się gdzieś w latach 80., kiedy oni zmienili prawo dotyczące narkotyków, gdzie wtedy właśnie wprowadzili ten maksymalny 21 lat pozbawienia wolności, gdzie pozwolili sobie mówić o tym, że zmieniają to prawo na tak wysokie kary, bo to nie będzie dla nich, bo to będzie dla obcych, którzy tutaj te narkotyki przemycają. I to był ten pierwszy moment, kiedy zaczęli dzielić społeczeństwo na swoich i obcych. I oczywiście ja mówię to bardzo delikatnie i z rezerwą, ponieważ chciałabym, żeby jednak zostawić możliwość samym Norwegom to ocenienie, ale to był moment, który być może zadziałał na tego człowieka, bo oni rzeczywiście dbają o to, żeby ludzie inni dobrze się czuli. I wszystkim Polakom, którzy tak krzyczą o tym, że społeczeństwo wielokulturowe się przeżyło i że to w Norwegii widać najlepiej, to chcę przypomnieć, że najwięcej poza Szwedami obcych w Norwegii to jest Polaków, to jesteśmy my. To poruszyła pani problem procedur, które muszą być przestrzegane. No, będzie jedna z takich procedur będzie musiała być przestrzegana. Obrońca. Ten człowiek będzie miał obrońcę, którego sam sobie wybrał, ale chciałbym porozmawiać w ogóle, bo pewnie byłby taki przypadek, kiedy by nie wybrał sobie obrońcy, dostałby z urzędu. To znaczy tak, każdy ma prawo wybrania sobie obrońcy. To jest paragraf 49 Kodeksu Postępowania Karnego Norweskiego i w związku z tym każdy ma prawo do tego, żeby obrońcę wybrać. Każdy, to również on. I teraz w takim przypadku jak jego, sąd ma również możliwość obok tego obrońcy z wyboru, dodać mu również obrońcę z naznaczenia przez sąd. W Polsce można mieć do 3 obrońców, w Norwegii zazwyczaj 1, chyba że sąd uzna, że potrzeba 2. I rozumiem, że pana interesuje, no jak to jest, dlaczego on w ogóle ma mieć obrońcę? Oglądałem wczoraj w internecie rozmowę z Tadeuszem de Villonem, który kiedyś powiedział, że raz w życiu odmówił obrony skazanego. Hmm. Podejrzanego o morderstwo, kiedy ze szczegółami chełpił się tym, co zrobił. No, nie chciałbym być w skórze obrońcy, który będzie musiał Norwega bronić. Znaczy, to jest strasznie ciężka i taki dylemat sprzeczny ze sumieniem. Nie. Prawdziwy, dobry obrońca nie będzie miał żadnych problemów. Dlaczego? Dlatego, że
po to, żebyśmy my zrozumieli, co się stało, bardzo ważne jest, żeby zebrać wszystkie możliwe okoliczności sprawy i żeby popatrzeć na sprawcę z jego strony, żeby popatrzeć na sprawcę z punktu widzenia wszystkich czynników, okoliczności, zdarzeń, również jego stanu zdrowia, które mogły wpłynąć na to, co się stało. Bardzo łatwo jest potępiać, bardzo łatwo jest się wyżywać, skoro wtedy się upodabniamy do tego sprawcy. I teraz dobry obrońca, nawet wtedy, kiedy brzydzi się czynem, musi w sprawcy zobaczyć człowieka. I szczerze mówiąc, po to powinniśmy dobrze szkolić obrońców, żeby właśnie to się działo. Obrońca nie ma mówić, że to się nie stało. Obrońca nie ma kłamać i zresztą w Norwegii na szczęście nie ma prawa takiego jak w Polsce, który by upoważniał sprawcę do tego, żeby kłamał, żeby mówił nieprawdę. Sprawca musi odpowiadać na odpowiedzi. Przed odpowiedzią nie może się konsultować z obrońcą. Dopiero po odpowiedzi może ewentualnie się konsultować z obrońcą. Także też jest maksymalnie zapewniona możliwość jednakże uzyskania informacji od sprawcy. Natomiast to, że jest obrońca, to jest zwycięstwo i to, co zapewnia nam jednakże znowu państwo prawa. To, że będziemy traktowani przed sądem w miarę uczciwie. I to nie jest tylko ważne dla sprawcy. To jest ważne dla nas. Proszę pana, naprawdę w Ameryce w więzieniach siedzą dziesiątki ludzi, którzy nie popełnili zbrodni, za które zostali skazani. Nie zgwałcili, nie zabili. I dopiero dzięki temu, że mamy teraz możliwości badania DNA, w niektórych przypadkach się o tym dowiadujemy. W polskich więzieniach siedzą ludzie, którzy nie dokonali tego, za co siedzą. W związku z tym, dzięki temu, że Norwegowie mają ten system bardzo jednakże dobrze skonstruowany, podobny do polskiego pod tym względem, to mamy przynajmniej szansę, orzekając, popełniać maksymalnie mało błędów. W takim razie, jaka będzie rola obrońcy w tym procesie? Że on będzie on niejako oskarżycielem, nazwijmy... Nie, on nie będzie oskarżycielem. Ale nie chodzi mi o... Tylko będzie broniąc tego człowieka, będzie niejako oskarżycielem społeczeństwa, tego, co się stało, warunków, w jakich ten człowiek być może żył, tak? Niekoniecznie. Nie trzeba oskarżać społeczeństwa znowu, bo to systemu. Wie pan, jak ja mówię, że myśmy zrobili, że Norwegowie będą mówić, co myśmy zrobili, to nie będzie... To polegało na tym, że mamy wskazywać Kowalskiego, czy innego Wiśniewskiego, czy Larssona akurat w ich przypadku, który będzie za to odpowiedzialny. Ale akurat w jego przypadku ten człowiek najwyraźniej ma historię. To jest bardzo wykształcony młody człowiek pod względem kultury, zbliżony do nas. Też lubimy Miłosza, też się szczycimy królem Sobieskim bodajże. To był jego ulubieniec, tak. Prawda? Natomiast gdzieś są te momenty, których ja nie znam, pan jeszcze nie zna, a to będzie właśnie mógł adwokat zrobić, żeby zobaczyć, gdzie, czy w jego dzieciństwie, czy w późniejszych okresie, czy w zdarzeniach, które miały miejsce w jego życiu, które sprawiły, że przestał się liczyć z innymi ludźmi, prawda? Jest nawiedzony, więc trzeba uważać. Znaczy, tutaj też jest bardzo wyraźnie pokazane. Państwo musi być oddzielone od religii. I jeżeli skutkiem tego będzie to, że religia państwowa przestanie istnieć w Norwegii, to ja bym się wcale nie zdziwiła. Dziękuję pani profesor. Dziękuję. Myślę, że ta rozmowa wiele wyjaśniła. Dziękuję za rozmowę i dziękuję, że mogliśmy tak miło tak wczesnej pory porozmawiać. Pani profesor Monika Płatek, karnistka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego była gościem Radia Tok FM.